12 stycznia 1938 roku. Jezus, będąc na ziemi człowiekiem, był całkiem posłuszny swym rodzicom, a więc Jezus stał się posłuszny swemu stworzeniu. A jak wygląda nasze posłuszeństwo wobec Boga? Ten ma prawo do winnicy i ten nią zarządza, kto ją plantował. Ten ma prawo i jest panem niewolnika, kto go za drogie pieniądze nabył. Bóg nas stworzył, Jemu więc jesteśmy winni posłuszeństwo. Jezus nas ceną krwi swej przenajświętszej odkupił. On więc jest naszym Panem. Jarzmo Boga jest słodkie, a brzemię Jego lekkie. Lecz poznamy dopiero to, gdy Mu się całkowicie i bez zastanowień oddamy. Jezus wybrał sobie na miejsce urodzenia nędzną, opuszczoną stajenkę, a na miejsce zamieszkania też ubogą, wzgardzoną mieścinę Nazaret. W domku tem mieszka tam skromność, pokora, nie ma tam dumy, szukania chwały, chęci otrzymywania poklasków, przez którą choć dobre uczynki, są przez tę złą intencję skażone. Czy słucham natchnień Boga i jestem im posłuszny?